Hello guys, witam cieplutko. Słuchajcie, to jest jak dzisiejszy dzień. Ciepły, pogodny i bez problemu. Co tu zagrałem, tak mi się skojarzyło. Słuchajcie, chciałem dzisiaj wam zaoferować prześliczną harmonię, moim zdaniem, która mnie urzekła. Trochę jazzowo, ale bardzo jak Marvin Gaye, prawda? Pierwszy akord. Drugi, też ciepły, trzeci i na zakończenie. Skończyliśmy na H7. Słuchajcie, jeżeli chcecie to zagrać, prześliczne, polecam, mnie to urzekło. Mała poprzeczka na czwartym progu, pierwsza, druga, trzecia. Po trzecim palcem dostawiamy szóstą, próg szósty na czwartej i próg siódmy na piątej. Możemy E również uderzyć, ale niekoniecznie, bo przebasuje to nam. E major 7. Potem bardzo prosto już jest. Przypominam, tu pierwszy palec na trzech strunach wiolinowych, trzeci palec, prawda, tutaj jest, na szóstym progu struny D. Czwarty palec jest na siódmym progu struny A. Potem prościutko. Poprzeczka na dziewiątym, czyli mamy cis i dostawiamy palec trzeci na progu jedenastym piątej, czyli to jest cis mol 6. Potem idziemy z tym kształtem, z tym shape do drugiego progu, poprzeczka na drugim, palec trzeci na progu czwartym strony piątej, fismol 7. Potem idziemy na próg siódmy do H, ustawiamy dwa palce tylko. Na strunie piątej i strunie trzeciej próg, tu będzie dziewiąty w tym układzie. Czwarty, trzeci na dziewiątym. W tym momencie mamy H7 sas. I potem na zakończenie frazy ustawiamy zwykłe H7, najbardziej popularne. Czyli mamy tu taki moment. Prawda? Wracamy. Słuchajcie, możecie tutaj bez żadnego, prawda, nabijania rytmu. Najprościej jest i ładnie jest również. Słuchajcie, ja jak kciukiem sobie przesuwam po strunach. Troszkę. Mam nadzieję, że udzieli się to również komuś z was. No może macie podobny gust muzyczny. Ja jestem, wiecie, tak ja cały czas mówię, ja mam bardzo klasyczne pojęcie harmonii, klasyczne pojęcie konsonansu czy dysonansu. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zeb Bach był tutaj. Take care. Bye bye.